Lektor festiwalu. To jest 15 już, a razem żeśmy przeżyli 12 festiwalów kultury żydowskiej. Dobiega on końca, ale właśnie to też oznacza, że jak się kończy, to zaczynają się przygotowania do kolejnego, już pewnie do 16 festiwalu Zingiela. Ważny jest ten patron tego festiwalu, ponieważ, jak Państwo wiedzą, mieszka w Warszawie od jakiegoś czasu, od tygodnia jest wyraźnie zaznaczone, gdzie mieszkał, chociaż tego domu już nie ma, ale na płocie przedszkola, na Krochmalnie jest właśnie tablica jemu poświęcona. I chcę Państwu powiedzieć, jakie to były okoliczności. Otóż młody dziennikarz izraelski Elad Zeret przyszedł do mnie kilka miesięcy temu po zmianie ustawy o IPN-ie, bardzo niefortunnej zmianie, i powiedział: dlaczego nie ma żadnej pamiątki po Zingerze? Ja mówię: wie pan, nie ma domu. Ale on mówi: może chociaż jest płot. No i oczywiście płot był na szczęście nasz, w tym sensie, że tam mieściło się właśnie, mieści się miejskie przedszkole publiczne i żeśmy tę tablicę upamiętnili. Jest w języku, ci Państwo, którzy tego jeszcze nie widzieli, jest w języku hebrajskim, angielskim, no i oczywiście po polsku. I tu chcę powiedzieć fragment Izaaka Bashevisa Zingera w powieści Szosza. Odchyliłem głowę do tyłu i spojrzałem w górę, ponad dachy na pogodne warszawskie niebo. W powietrzu było coś odświętnego, niczym atmosfera święta Purim. Tak pisał. I to właśnie czujemy to, kiedy zaczyna się kolejny zingerowski festiwal, który już na stałe się wpisał w krajobraz naszego miasta. Oprócz tego, że było murowanie tej tablicy, powstał też skwer Zingera i myślę, że przez te kilka lat, które tu mieszkał przy ulicy Krochmalnej, wychował się, dorastał. To jest nasz skromny hołd dzisiejszych mieszkańców Warszawy, dlatego niestrudzonego patrioty warszawskiego, jako że w opowiadaniach ciągle mówi o tej Warszawie, a Krochmalna dzięki temu jest znana na całym świecie. Chcę powiedzieć, że ta bogata i różnorodna oferta festiwalu, unikalna formuła, jest coraz głębsza. To jest twórczy dialog, przenikanie się kultur, która pozwala ten dialog ocalić od zapomnienia świat, którego już nie ma. Uzupełnia wiedzę, budząc wrażliwość, wpisuje ten świat na nowo i na zawsze w historię naszego miasta. To jest z jednej strony odnajdywanie tej tożsamości, bo ludzie zginęli w czasie Holokaustu, a z drugiej strony na nowo odkrywanie tego bogactwa, które było wówczas przed wojną. Bardzo za to dziękuję organizatorowi festiwalu, Fundacji Shalom, która ma swój jubileusz, obchodzi dzisiaj 30-lecie działalności w tym roku. No i oczywiście, skoro mowa o jubileuszach, to oczywiście, no muszę powiedzieć, która to jest rocznica, pani Gołdon, czy nie mówić, powiedzieć ogólnie jubileusz? Wszyscy wiedzą. No więc pani Gołda Tęce, 50-lecie pracy scenicznej, świętuje pani Gołda Tęce. Ja rozumiem, że pani zaczynała w przedszkolu, więc to myślę, że ten prezent, który żeśmy z Rada Warszawy postanowiła oferować w postaci zapewnienia finansowania na umieszczenie, właśnie modernizację, budowę tego budynku na Teatr Żydowski, będzie dla pani wielką satysfakcją. Dziękuję bardzo.